To był pierwszy ich tak poważny związek. Znali się naprawdę bardzo długo. Lata mijały, uczucia szczere. Wierzyli w to, że nigdy sobą się nie znudzą. Ale czasami w życiu tak się zdarza, że to co w sercu nie wystarcza. Każdego dnia bardzo się starała. W postanowieniu była uparta. On ją kochał, uczucia szczere, ale bardzo słabo to jej okazywał. Zamiast bukietu czerwonych róż częściej przynosił do domu zgrzewkę piwa. Zapominał o jej urodzinach, już nie spełniał codziennych oczekiwań. Pewnego dnia poderwał ją ktoś inny. Kto wie, czy związek to wytrzyma. Kiedy przychodzi dzień, gdy tracisz zaufanie, pewność odchodzi w cień, bo nie wiesz co się stanie. Ty nie wycofuj się, to ważne jest rozdanie. Czasem to nasza wina za całe zamieszanie. W końcu zauważył, że ona się oddala. Widzi to, że już nie jest tak zaangażowana. Nie jest obojętny, zagubił się po prostu. Dlaczego flirt mogła mówić prosto z mostu? Kobieta taka jest, kiedy traci pewność. Zwiększa dystans, niech to będzie lekcją. Chce być kochana, chce czuć się kobietą. Miłością życia, a nie twoim kolegą. Kupił kwiaty, wino, pozapalał świece. Romantyczna kolacja może przynieść efekt. Tylko pamiętaj, to nie jeden raz. Musisz wiedzieć, że o kobietę trzeba dbać. Przez kolejne dni jeszcze nie odpuszczał stres. Zajrzał jej w telefon, by zobaczyć jak jest. Przeczytał wiadomość, tamtemu napisała: wybacz, mam chłopaka i jestem zakochana. Kiedy przychodzi dzień, gdy tracisz zaufanie, pewność odchodzi w cień, bo nie wiesz co się stanie. Ty nie wycofuj się, to ważne jest rozdanie. Czasem to nasza wina za całe zamieszanie. Kiedy przychodzi dzień, gdy tracisz zaufanie, pewność odchodzi w cień, bo nie wiesz co się stanie. Ty nie wycofuj się, to ważne jest rozdanie. Czasem to nasza wina za całe zamieszanie.